się zerwał, ale tutaj przed chwilą wypłoszyłem kokoszkę wodną. Spróbuję ją jeszcze raz z tego nasypu roślinności przepłoszyć. Może uda się zobaczyć. Mam nadzieję, że nie wpadnę. Ważne, że ją zobaczyłem. No i to jest jakieś urozmaicenie. Nawet się nie spodziewałem, że na tym fragmencie może kokoszka wodna zimować. Pacynki. No, w tej chwili się zbliżamy do kładki. A już za kładką tam już będzie troszkę bardziej naturalnie. A już będą troszkę ładniejsze widoki meandrującej rzeki. Na razie jest monotonnie. No i tyle. Tylko tyle. Dobrze, że była ta kokoszka. Nawet strzyżyków nie ma. Powinno być, bo tu jest tyle dużo, na tyle dużo roślinności zielonej, tych łodyg, że ten strzyżyk się generalnie mógłby schować, no ale chyba jednak krzewy są potrzebne jeszcze. I za chwilę dojdziemy do jazu. Piętrzenia na bocynce. No i później już jest odcinek, który przynajmniej nas tutaj będzie jeszcze taki uregulowany, ale im bliżej ulicy, tym będzie troszkę bardziej kręte koryto, bardziej dzikie. No taka jest pacynka tutaj na tym fragmencie. To jest, tutaj był obszar intensywnego rolnictwa. Natomiast troszkę dalej, w kierunku Szczygłów, Antoniówki, no to już jest, mam rzekę bardzo fajną, bardzo dziką, na którą warto pojechać, żeby poobserwować. Zarówno w dzień, jak i w nocy są bardzo ciekawe gatunki. Na przykład można poobserwować żerujące na dębach starych popielice w nocy. Zresztą jak byście podeszli pod wiosną Wawrzynek Wilczołyka, tam jest bardzo dużo, kwitnie w łękach. Nie ma niestety tylko przebiśnie pisarza. Tutaj mamy piękny kopiec, nawracował się szacu. No nie cieszy to mnie tego, no ale tutaj właściwie należałoby wprowadzić włókę, czyli właściwie taką belkę, którą podwiesza się do ciągnika i po prostu spróbować, jak ktoś tutaj umocnił sobie brzeg. Nie wiem czego, porządkowania podwórka, fundamentów. No przynajmniej w korycie rzeki są jakieś stworzone nisze, gdzieś są jakieś zawirowania i tak dalej. Morfologia się trochę zmieniła, to wolałbym, żeby jednak to naturalnie się zmieniało. No i ten mostek jeszcze tutaj z kładką przerzuconą nad rzeką. No widać, że tutaj ktoś sobie też zarobił miejsce piknikowe. Zresztą się nie dziwię się, ja go teraz wykorzystam, bo mam i jadłem, a to już prawie 15 km na pewno przyszedłem, jeśli nie więcej, wypadałoby coś się napić i zjeść, a jak tutaj już jest stół, no i skoro jest wolny, no to aż żal tego nie wykorzystać. Chociaż może na tych stopkach też można sobie siąść i popatrzeć. No, tam już daleko przed nami, niedaleko, 300 metrów. Patrzcie, już jest zupełnie inny charakter brzegu. Już zaczyna się pacynka kręcić. Także tam już się zaczyna to naturalny fragment rzeki. No to nic. Życzę sobie smacznego na razie.